Czesierzy. Nakręciłeś film Historia Roya, z którym przyjechałeś do Stanów. Pokazujesz ten film na pokazach autorskich. Tak, przyjechałem tutaj dzięki tobie, zresztą to świetnie wiesz, bo ty mnie zaprosiłeś do Stanów. Ale to wiesz, to nieważne. Czyli dzięki Solidarny 2010. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I tak, no chcę ten film pokazać Polonii Amerykańskiej. Dzięki wam. Po pierwsze chcę, żeby Polonia go zobaczyła, żeby zobaczyła ten film, który jest bardzo, myślę, się wydaje, istotnym elementem polskiej opowieści o polskiej wolności, o polskiej dumie, aspiracji do wolności. Tak wyraziłeś się w jednym ze swoich filmów, albo w książce, już nie pamiętam, że ta część historii, którą próbowano wymazać, to jest jeden z kręgów kręgosłupa polskiego. Bez tego kręgu nie będzie kręgosłupa, bez tego kręgu nie będzie, no, jak gdyby narodu naszego, prawda? Narodu godnej Polski, tak, tak. Tak dokładnie myślę, bo to, co się stało z tymi ludźmi, bo mówimy o żołnierzach wyklętych, to jest mój film Historia Roya, jest o jakim sensie, jest pierwszym filmem o żołnierzach wyklętych właściwie, ale zarazem to jest taką próbą syntezy trochę tej formacji, mimo że bohaterem jest młody człowiek, czyli dość specyficzny, natomiast chyba synteza tam jakaś obowiązuje. Tego, co się stało po wojnie, to znaczy tego, kiedy Polacy nie zgodzili się na kolejną okupację, czyli sowiecką. I to nie bawmy się w opinię, w nazywanie tego wojną domową, bądź jakimiś takimi synonimami. Nie, to była wojna z okupantem sowieckim, trwająca od 1945 roku, od wejścia Sowietów do 50 lat na pewno. Rój ginie w 51 roku, a w porywach do lat 60 wręcz. No, Lalek zginął w 63 roku, kiedy ja miałem 3 lata na przykład. Ten spór trwający o tym, co to znaczy żołnierze wyklęci, dlaczego wyklęci. Ludzie kochający tych żołnierzy mówią, że wyklęci ich obraża. A ja myślę, że nie obraża, że zostali wyklęci rzeczywiście w kategoriach takich powiedzmy nawet pogańsko-religijnych. Zabijanie odbyło się na 2 razy. Zabijano tych ludzi, którzy w liczbie 200 tysięcy przez te lata byli w lesie, a zabijano potem o nich pamięć. Znaczy zabijano po prostu strachem o nich pamięć i to się prawie udało. To tych żołnierzy było 200 tysięcy. 200 tysięcy w przeciągu tych lat, o których mówimy, 45-51, tak? Którzy z zakończeniem II wojny światowej nie złożyli broni, tylko kontynuowali walkę z nowym okupantem. Tak, a tam były fale tego wchodzenia do lasu, ponieważ na dobrą sprawę to część po wojnie chciała do tego lasu, z lasu wrócić. Nawet do Sowietu, ale do domu po prostu. No i się okazało, że to niemożliwe, ponieważ Sowieci mordowali jakowców, którzy wracali do domu. Potem się odbyła pierwsza amnestia i wielu z nich chciało po prostu wrócić. Tam więc okazało się właśnie kompletną zdradą. Znaczy ludzie, którzy się tej amnestii poddawali, szli do więzień albo ginęli. To samo się stało z drugą amnestią. W związku z tym były fale powrotu do lasu. Ten film jest lekcją historii również. Jako taki powinien być dystrybuowany, powinien być pokazywany w szkołach, młodzieży, dzieciom, na uniwersytetach. Natomiast film nigdy nie wszedł do dystrybucji. O co poszło? O co to chodzi? Znaczy, on po pierwsze nie jest skończony. Znaczy, bo to, że nie jest dystrybucji, to byłoby jeszcze ciekawe zjawisko. Powiedzmy sobie natury politycznej, powiedzmy, czy jakieś aberracje urzędniczej, no bo nie. On nie jest skończony. W sensie takim, że on jest na etapie, po 3 latach zakończenia zdjęć, jest na etapie, jest w pełni zmontowany, natomiast jest na etapie kopii roboczej. To znaczy, że nie ma tam efektów specjalnych komputerowych, nie ma tam dźwięków 5.1 w tym systemie, który teraz obowiązuje, nie ma tam kopii obrazu właściwej, operator nie wykonał tej pracy, bo nie mógł po prostu. Nie ma tam też skanu, który doprowadza do wprowadzenia tych wszystkich efektów, a potem do powrotu do taśmy. Film zrobiony na taśmie. To jest film realizowany dla potrzeb powstającej, a właściwie niemożliwej, jak się okazało, 4 RP, a kiedy 3 RP wróciła do siebie, czyli do władzy, no to ten film był nikomu niepotrzebny po prostu. No. Zupełnie niepotrzebny był temat żołnierzy wyklętych, który uczy dumy. Uczy dumy, a młode pokolenie nie musi jej mieć. To w ogóle nie jest potrzebne, żeby nimi rządzić, lepiej, żeby dumy nie mieli. Co jeszcze? Co ku temu się jeszcze działo? No bardzo pewnie to, że to jest może tak, jak sobie myślę, pierwszy polski film w ogóle. Znaczy w myśleniu. To jest film myślący po polsku. To, co prawda, co powiem teraz, nie powinien przeszkadzać, ale też przeszkadza. Znaczy to jest po prostu bardzo dobry film. Po prostu jest to film, jeden z lepszych polskich filmów w ogóle, myślę. Nie, się przed tego nie obawiam, takiej
takiej formuły. Może też dlatego, że polskie kino nie jest takie świetne. No. Bo dla mnie to, ta sytuacja jest bardzo dziwna, ale jednocześnie bardzo znacząca, że przez tyle lat Trzy lata, część historii... Nie, przez tyle lat po wojnie. Tak, rozumiem. Ta część historii była wymazywana, była przemilczana, żeby się nikt przypadkiem nie dowiedział, żeby nie mówić o tych żołnierzach wyklętych, właśnie dlatego oni są wyklęci między innymi. A ty zrobiłeś na ten temat film i co? I historia się powtarza. Też chcą ten film jak gdyby zlikwidować, żeby on nigdy nie ujrzał światła dziennego, żeby ludzie nie chodzili do kina na ten film, żeby dzieci i młodzież tego filmu nie oglądało, no bo to na tym polega. Jeśli film został zatrzymany na etapie takim, że właściwie montaż jest skończony, cała historia jest, udźwiękowienie, muzyka i wszystkie dialogi są w filmie. Są w filmie, ale to jeszcze nie jest ten ostateczny efekt. To jest jakby pod to zrobione, żeby ta kopia robocza była do pokazywania, prawda? Tak, ale ten film jest absolutnie czytelny. Jest skończony. Tak, tak, dla widza, widz może oglądać ten film. Nie ma tylko tych technicznych spraw, które by umożliwiły dystrybucję. Które pomogą widzowi jakby w ten film jeszcze bardziej się jakby wczuć, wejść. Znaczy, to jest to coś, co pomaga widzowi poczuć film jakby na własnej skórze, prawda? Bo ale to jest niesłychane, że w dzisiejszych czasach, w sytuacji, kiedy Polska należy do Unii Europejskiej, kiedy Polska należy do NATO, zatrzymuje się film, który pokazuje bardzo ważny etap w historii państwa polskiego. No, zupełnie nie wiem, co ma tutaj do tego Unia Europejska, że niby co, że ma być... Demokracja i wolność słowa. Wolność słowa, myślę sobie, jakby, znaczy wykorzystywana, czy jakby tworzona przez Unię Europejską, ona jest wybiórcza, czy ona nie potrzebuje czegoś, co można utożsamić z faszyzmem. A to z faszyzmem czytaj z tradycją, z pamięcią, z kulturą tożsamości. Więc akurat ta Unia Europejska to nie jest mój sojusznik. Czy NATO jest moim sojusznikiem, się zastanawiam. No, jeżeli się pozwoliło wymordować generałów pod Smoleńskiem, no to ja nie bardzo wiem, dlaczego miałby ratować mojego roja. Nie wydaje mi się to. I się interesowali żołnierzami wyklętymi. Nie bardzo wiem, dlaczego. Czyli z tego, co mówisz, to by wynikało, że ten proces zatajania, wymazywania... Znaczy między Tadeuszem Mazowieckim, który pisał artykuł o... Właśnie niedawno zmarłem. Artykuły o żołnierzach wyklętych. Haniebne, no, po prostu. Jako bandytach. A mentalnością ludzi, którzy mają dalej decydujący wpływ na kulturę, na mechanizm polityczny, no, jest bardzo niewielkie. Znaczy, ta różnica jest bardzo niewielka. Tak, czyli to są ci sami ludzie. To są ci sami ludzie. Ci sami ludzie i ten proces jest kontynuowany. No, przez tych samych ludzi albo ich następców, jak gdyby. W tym sensie tak. Ten proces, który władze komunistyczne wykonywały jak gdyby na społeczeństwie poprzez... Kasację pamięci. Kasację pamięci. On ciągle istnieje oczywiście. I ma się bardzo dobrze. Oczywiście. Czy była taka sytuacja w ostatniej dekadzie, w najnowszej historii Polski, że była szansa na odzyskanie niepodległości? Bo ja uważam, że skoro nie ma... Pytasz mnie teraz, tak? O to? Tak. Czy była szansa? Mówię no, o Solidarności, o roku 80 i 81. No, to, czy była szansa? No, na pewno w roku 80, tylko ogromny ruch, który zmienił tę Polskę na rok, niezwykle, w sposób fenomenalny zupełnie, okazał się ruchem jednak wypełnionym tymi ludźmi, co się tych zmian bardzo bali, prawda? I jakby stracił taką sterowność własną, znaczy został po prostu jakby... przestawiony na kurs, który nie zmierzał ku niepodległości. Wygrały jakby inne formacje. Wygrały formacje, które nie chciały niepodległości, które chciały przemian, tak? Liberalizacji komunizmu. No to tak więc właśnie wyglądała Unia Europejska. Przy czym ta inspiracja Polski była o wiele głębsza i poważniejsza. Napisałeś taką książkę, to jest zbiór wywiadów twoich. To jest ta książka. Tak, Pod prąd. Tak. Zbiór wywiadów z bardzo ważnymi ludźmi, z osobami, które uczestniczyły wtedy w tej rewolucji, w tym ruchu oporu, bo nie oszukujmy się. Niektóre osoby twierdzą, że to był ruch oporu, Solidarność i te organizacje ROPCIO, czy organizacje związane z Solidarnością, czy sama Solidarność na początku. I potem co się stało? Dlaczego to wszystko tak się skończyło, że mamy kontynuację komunizmu w Polsce? No więc ta książka jest, powiedziałeś, o ludziach ważnych. Ona jest o ludziach pod prąd. Znaczy, tam są jakby z paru
to są ludzie środowisk. Ja taki program oczywiście cudem jakimś zupełnym niespodziewanie robiłem w telewizji Puls, a potem w telewizji Info w TVP. Takich programów pod prąd zrobiłem 78 wtedy chyba. To byli ludzie z różnych półek, albo była historia żołnierzy wyklętych, albo historia Solidarności, albo coś, co zdarzy się potem. Znaczy wszyscy ci ludzie, ta książka, którą nazwałem, to bardzo ważne, Przewodnik po IV Rzeczypospolitej, która była enigmatyczna, która się chyba nie skończyła, jej budowa się nie skończyła, stała się Atlantydą trochę. Ale ludzie wtedy, w tamtej epoce, ja myślę sobie, że to jest początek, to jest, tak ja tak rozumiem, IV RP, to jest ten strzał w kolano Adama Michnika i Rewina, a końcem tej epoki jest Smoleńsk. I ludzie w tamtej epoce byli inni niż tej podzielonych plemion po Smoleńsku. Oni jakby szukali inaczej. Znaczy oni po prostu byli odważni, uważali, że odwołują w swoim miejscu, gdzie żyją, ten fragment kraju, ten fragment świata. Czekali na przemiany polityczne, strukturalne, żeby to odwojować. Teraz myślę, że jesteśmy w sytuacji zupełnie innej, jeżeli w innym, świecie posmoleńskim. Ale to jest jakby oddzielna wizja, oddzielna analiza. Tak, też są tu ludzie, na przykład pani Ania Walentynowicz, Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski, a ta pierwsza wymieniona nazwiska, to ludzie, którzy po raz pierwszy w tym moim programie, w tym Pulsie, wystąpili w mediach w ogóle jakikolwiek od 20 lat. Ja pamiętam, że w jednym z tych programów pod prąd z Krzysztofem Wyszkowskim, mm-hmm. on powiedział coś takiego, że bo rozmawialiście wtedy na temat agentury i jak bardzo Solidarność była przesiąknięta agenturą i on powiedział coś takiego, że osoby, ludzie, którzy to robią, tą działalność o niepodległość, prawda? Znaczy mówił o sobie też, że wyrażał się my, że my nie jesteśmy normalni. Dlatego, że jeśli człowiek całe życie poświęci jakiejś sprawie, działa w jakimś kręgu osób i wszyscy jak gdyby dążą do jednej rzeczy, do jednego celu, do tej niepodległości, a potem, pod koniec życia, się okazuje, że ci koledzy to byli agenci i że przez całe życie człowiek przeżył, będąc sterowany i manipulowany, no to można zwariować. W tym sensie ta polskość to nienormalność, tak? Jak pan premier Tusk tam opowiadał. No nie wydaje mi się. No, wydaje mi się, że są wiele innych ważniejszych pytań, ale w każdym razie no nie jest nienormalnością dążenie do prawdy i szukanie niepodległości dla swojego państwa czy narodu. No, to nie jest nienormalność, tylko to nienormalnością jest to, że się przegrywa bez przerwy te bitwy o to. Tak? No dobrze, no ale to dlaczego przegrywamy te bitwy ciągle? Na przykład powiedziałeś, że jest zdziwiony Krzysztof obecnością agentów. No, to jest bardzo inteligentny człowiek. On powiedział od początku, że Lech Wałęsa jest agentem. No. I próbował nim jakąś grę rozegrać. Tak? Może trzeba było go skasować dużo wcześniej, niż prowadzić gaz do końca, aż do strajku, po strajku jeszcze dalej go utrzymywać, bo nagle się na niego obrazić. No, to wcale nie jest takie dzisiaj jednoznaczne, prawda? To nie jest jednoznaczne. Ale pytałeś, dlaczego dlaczego przegrywamy. Dlatego przegrywamy, bo po właśnie wytępieniu żołnierzy wyklętych, po pamięci powstania. No, myśmy tak zasnęli, Polacy zasnęli po prostu, próbując przetrwać najgorsze, tak? I wszystkie te początki różnych wystąpień, których wiemy, tam wydarzenia jakieś takie, śmakie, prawda? To najczęściej inicjatorami tych wydarzeń byli ludzie z rodzin komunistycznych, znaczy młodzi komuniści, młodzi Żydzi komuniści, którzy no dość bezkarnie mogli tam narozrabiać w różnych miejscach, budując tam przez 68 rok, różne manifestacje wcześniejsze. Mamy ciągle już niejasność w sprawie KOR-u, kto stworzył KOR. No KOR dzisiaj to jest na pewno Michnik Kuroń, no a przecież KOR założył Macierewicz. Jego harcerze, tak? Znaczy zupełnie to się nie skleja z rzeczywistością medialną, która nam się funduje. Znaczy tym takim przekłamaniem podstawowym, prawda? No bo to jest przekłamanie bardzo poważne. Ten naród nie stracił aspiracji wolności, niepodległości. Tymczasem się właściwie mu wmawia, że o to chodzi, że je stracił i bardzo mądrze rozegrał swoją współczesność, tak? Znaczy oddając po prostu jakby władzę ludziom z zewnątrz, tak? Czy ograniczając swoją suwerenność do czynności natury byle jakiej, obojętnej. Cześć Jerzy. Na
nakręciłeś film Historia Roya, z którym przyjechałeś do Stanów. To jest film realizowany dla potrzeb powstającej, a właściwie niemożliwej, jak się okazało, czwartej RP. To jest pierwszy film o Ziemi Zaklętej właściwie. Ta część historii była wymazywana, była przemilczana, żeby się nikt przypadkiem nie dowiedział, żeby nie mówić o tych żołnierzach wyklętych, właśnie dlatego oni są wyklęci między innymi. Zabijano po prostu strachem o nich pamięć i to się prawie udało. Polacy nie zgodzili się na kolejną okupację, czyli sowiecką. To jest film myślący po polsku. On nie jest skończony, w sensie takim, że on jest na etapie, po trzech latach zakończenia zdjęć, jest na etapie, jest w pełni zmontowany, natomiast jest na etapie kopii roboczej. Czy była taka sytuacja w ostatniej dekadzie, w najnowszej historii Polski, że była szansa na odzyskanie niepodległości? No, no, czy była szansa? No, na pewno w roku 80, tylko ogromny ruch, który zmienił tę Polskę na rok, nie, niezwykle. W sposób fenomenalny zupełnie. Okazał się ruchem jednak wypełnionym tymi ludźmi, co się tych zmian bardzo bali, prawda? Wygrały jakby inne formacje. Wygrały formacje, które nie chciały niepodległości, które chciały przemian, tak? Liberalizacji komunizmu. To ten naród nie stracił aspiracji wolności, niepodległości. Tymczasem się właściwie mu wmawia, że o to chodzi, że je stracił i bardzo mądrze rozegrał swoją współczesność, tak? Zresztą oddając po prostu jakby władzę ludziom z zewnątrz, tak? Czy ograniczając swoją suwerenność do czynności natury byle jakiej, obojętnej. Powiedziałeś, że naród jak gdyby usnął. No tak, usnął, a z drugiej strony to uśpienie jest o tyle jakby poważne i trudne, że przecież to świat tutaj, myśmy się spóźnili z naszym instynktem wolności wobec cywilizacji współczesnej. To znaczy zalew taki informacyjny, medialny, cała ta poprawność polityczna. No po prostu myśmy z naszym krzykiem o wolności, myśmy się po prostu spóźnili. Myśmy już nie umieli z nim w ogóle o tym rozmawiać. I ci, co wygrywają teraz w Polsce co chcą, i boję się, że to może jeszcze potrwać, no to oni mają znakomity materiał, taki background w tym, co przychodzi z Zachodu. Takiego już ustalonego formatu, co można, czego nie można. Tam wszystko wiedzą, co można, czego nie można. Tam ludzie się już nauczyli. My nie możemy, nie pasujemy. W Polsce coraz więcej tych ludzi się naucza, co świadczy o tym, że lepiej funkcjonują w tak zwanym współczesnym świecie, ale w związku z tym opuszczają duchowo, intelektualnie Polskę. No i to jest ten dylemat, czy ją opuszczać i być takim, nie chcę powiedzieć lemmingiem, bo to jest pojęcie tam z pracy Zbawiciela z Warszawy, ale uczestnikiem świata bez własnej, z tego korzyści moralnej, intelektualnej, tak faktycznie, czy jakby zostać w tych okopach Świętej Trójcy, tracąc kontakt ze światem. To cały czas jest ta sama opowieść. Historia Roya jest filmem o tym, nie tylko o tym, że ci żołnierze tam ginęli, jakby w naszym imieniu. Ten paradoks, że nie mają żadnych szans, a walczą, jest opowieścią właśnie o patriotyzmie, o tym, dlaczego to się robi, tak? Dlaczego tak się dzieje. Ale jest również o, tak naprawdę, metaforą dożywiania polskich patriotów współcześnie. Dlatego tam się wiele takich jest pojęć, słów, które jakby, słowo kluczy chyba, które przekazują nas w stronę współczesności. Stąd pewnie to jest kolejna możliwa formuła do wygłoszenia o tym, dlaczego do filmu nie chcą, bo jest filmem współczesnym, także w dużym stopniu. Jako nie alegoria. Tylko polskim, tak, nie tylko Polska, ale także współczesny. W jednym z swoich filmów dokumentalnych Andrzej Gwiazda się wypowiadał w ten sposób, że, bo była rozmowa o agenturze w ramach związku w Solidarności i była, Andrzej Gwiazda był przekonany, czy jest przekonany, że w tym momencie, jak był ten wybuch tego entuzjazmu i powstał Związek Solidarność, agentura niewiele mogła zrobić, dlatego że agentura ma według niego pole do popisu wtedy, kiedy społeczeństwo milczy. A właśnie dzisiaj społeczeństwo milczy. Zresztą, tak jak powiedziałeś, naród usnął. Chciałem się Cię spytać, takie pytanie jest luźno związane z tym, co jest z tym marszem niepodległości? Czy on został przeniesiony w końcu z Warszawy do Krakowa? Jak to jest? No i ja nie jestem w grupie, która organizuje marsz. Bardzo cenię ten marsz. To było najważniejsze wydarzenie uliczne, takie masowe, posmoleńskie w Polsce na pewno. Zwłaszcza ten 2 lata temu ten marsz, to był niezwykły po prostu. No, jak ja to rozumiem, to dochodzi niestety do konkurencji o ulicę. No.
grupa, która tworzy ten marsz, niekoniecznie są sami NDC czy sami Ruch Narodowy, są to ludzie także inni. Także moi koledzy, tak bardzo różnie związani z tymi formacjami, bardzo zależy na tym marszu, oni budują ten marsz, cały rok go przygotowują. Ale chodzi o konflikt o ulicę. Znaczy myślę, że PiS, który jest jedynym tutaj obrońcą cnoty narodowej, nie chce ustąpić miejsca i chyba niestety jest tak, że ten konflikt polega na tym, że PiS chce mieć albo wszystko, albo nic. Czyli zda się, że będzie miał nic. Jakby przeniesie dnia 10 do Krakowa, jak słyszę, razem z klubami Gazety Polskiej, no to myślę, że to tylko i wyłącznie kategoria błędu mogę to postrzegać, bo to się nie uzupełniają te dwa naturalne nurty, tylko się jakby likwidują. Tak, ja sobie nie wyobrażam, że tutaj młodzi ludzie będą demonstrować, iść w marszu w Warszawie, a członkowie klubów Gazety Polskiej będą się przechadzać po plantach krakowskich. Ale twoje pytanie wcześniejsze się było bardzo mało związane, czy sugeruje, że jednak jest związane? Że tu agentura dzieli teraz ludzi znowu na czworo, tak? Ja tego nie wiem. Ja tylko się odnoszę do słów Andrzeja Gwiazdy, z którym się absolutnie zgadzam w 100%, że agentura wtedy... A ja myślę, że ja się do końca nie zgadzam. Bo nie byłoby Solidarności, co o tym coraz więcej wiemy, gdyby nie inspiracje, że po prostu nie gra operacyjna służb. Ja nie wierzę w te wszystkie cuda, że Boruszewicz znikąd nagle wykonuje wszystko to, co wykonuje. Ja po prostu to nie wierzę. To się może w pewnym momencie zostało przejęte przez naturalną skłonność ludzi do wolności, a opanowane dopiero stanem wojennym. Ja tak to widzę, natomiast sam wybuch, moim zdaniem, był ktoś ten ląd podpalił. To był podpalacz po prostu. To nie naród nagle rzucił się na druty. No ale to w takim razie... obecność tam Lecha Wałęsy i całego tego późniejszego otoczenia jego, jak przeprowadzono Lecha Wałęsę. No, wygląda na to, że ktoś tę wolność nam chciał ograniczoną jakoś zafundować. Myśmy potrzebowali to serio. Mówimy wolność, kurczę, świetnie. A potem, jak się tak ten ktoś nam to fundował, się przestraszył tej naszej ochoty do tej wolności i nas zafundował stan wojenny, który ją głęboko ograniczył. I pokazał, gdzie jest nasze miejsce, a po wielu, wielu latach Polakom pokazano, gdzie jest ich miejsce. Smoleńskie. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że, ale również bardzo pesymistyczne, bo to znaczy, że tak naprawdę ten zryw był zainicjowany w jakiś sposób przez ludzi sobie. To znaczy, że co? My nie jesteśmy w stanie się poderwać sami z siebie bez inspiracji agentury? Może współczesne społeczeństwa tak mają, że już po prostu nie są w stanie. Że nie są w stanie. Tak, myślę, że jako ludzie nawet inteligentni, jako ludzie interesujący się światem, o tym coraz mniej wiemy. Coraz mniej wiemy, coraz dalsza jest odległość nasza do bazy informacyjnej. No ale przecież są ruchy na świecie, czy były, w ostatniej dekadzie obrony praw człowieka i ja uważam, że ruch Solidarności to był jednym z takich ruchów obrony praw człowieka. Praw Polaka, prawda? To był ruch, a nie praw człowieka. Tak, bym nie mieszał tych dwóch bardzo trudnych formuł. No dobrze, ale to był ruch społeczny, który walczył z niesprawiedliwością, prawda? Tak. Podobnie jak ruchy społeczne, na przykład w Ameryce, którymi na przykład ten ruch społeczny Martina Luthera Kinga, czy Mandela w południowej Afryce, prawda? Mhm. Oni wychodzili na ulicę, oni demonstrowali. Ci ludzie jakoś byli w stanie zostawić tą telewizję w domu i wyjść na ulicę milionami. I to powodowało... I dobrze, oni byli pałowani, bici. Mandela przeżył 37 lat w więzieniu przecież siedział. Ale w końcu przyniosło to efekty. To co, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić jako Polacy, jako naród polski? Wyjść na ulicę i sytuacji, nie mamy swojego Mandeli chyba. Zmuszasz mnie do sytuacji, to muszę porównać bitych Murzynów przez rasistów RPA, Murzynów w Stanach, których jak wiadomo zawsze te Sowieci mówili, że u was biją Negrów. Znaczy to zmuszasz mnie do porównania tych dwóch bytów z Polakami, którzy o tę niepodległość walczą od bardzo dawna, zwłaszcza ci ludzie, o nią walczyli i o tym musimy pamiętać najbardziej. Ci żołnierze wyklęci, których właśnie nam zabrano, to porównanie wydaje mi się zupełnie od czapy, wiesz? Bo tutaj chodzi o po prostu o byt narodowy, który próbuje zaistnieć. Tu są formacje etniczne, mam wrażenie, przede wszystkim, które no siłą rzeczy, no po tym wieku niesprawiedliwości, przy poprawności politycznej, no musiała w końcu wygrać. No, poprawność jest z czegoś też wynika, do czegoś zmierza. Świat jest coraz, mimo wszystko, co mówisz, świat ma coraz więcej przed nami tajemnic. Dlatego proponuję na takim najbliższym naszym podwórku, jak wiemy coś ważnego, o naszej historii, jak ginęli nasi dziadkowie nieprzypadkowo w lasach i w poniżeniu, w więzieniach lat 50., 40., to
O tym opowiadajmy. Szukajmy z tej tajemnicy człowieka prawdy dla siebie. I pewnie znajdziemy wtedy drogę do wolności, do takiego poczucia, że człowiek może być wolny. Ale kto inspirował i dlaczego rewolucję sowiecką, rewolucję Solidarności, Mandelę oraz Luthera Kinga? Daj mu spokój, bo możemy się pogubić. Opowiadajmy to, co jest nasze. I właśnie dzięki Tobie możemy poznać to, co jest nasze. Możemy bardzo poznać ten etap historii, który oni próbowali wymazać, ale im się nie udało. Właśnie dzięki takim ludziom jak Ty nie udało im się wymazać tej części, nie udało im się wytrącić z kręgosłupa tego jednego kręgu, który tak bardzo potrzebujemy, który znaczy, jest może, jednym... On może wrócić po operacji na swoje miejsce, na nas go nie było po prostu. Co jest jeszcze dla mnie bardzo istotne, tak ja wiem, że to jest poważne wyzwanie, żeby to przywrócić tą pamięć. Wielu ludzi robi medium, film z takim medium, że on to robi atrakcyjniej. Ci, co piszą książki, robią wielką, wspaniałą robotę, natomiast to się nie przekłada. Ten film przez 3 lata przejechał przez całą Polskę i naprawdę wielu ludzi już go widziało. Ale też dlatego go widziało, bo to jest po prostu bardzo dobry film po prostu. I to nie jest tylko film, który może być do szkół, proszę bardzo, ale się zgodzę, żeby wyciąć jedną scenę, jak tam się całują, to żeby szkoły się nie przestraszyły. Ale w kinach ten film ma być w tej postaci. Bo to, poza tym, że się biją żołnierze jest wyklęte, się biją wolność artysty. Albo się jest artystą wolny, albo się nie jest w ogóle artystą. Dlatego jak nie zgodzę się na cenzurowanie tego filmu, na skracanie tego filmu. Teraz taka sytuacja się jakby pojawiła trochę nowa. Telewizja jakby rozumiem z jakichś powodów. I właśnie o świecie za mało wiemy. Nie wnikajmy dlaczego nawet. Jakby spuściła z tonu. Znaczy i długość filmu jest właściwa, i właściwie to piękny film. No, jakoś to trzeba zakończyć. Szukamy konsensusu, jak to wykonać. A czyli jest szansa? No tak się okazało właśnie tylko niedawno. I dlatego myślę sobie, że nie wnikajmy, powtarzam, bo pewnie to się zepnie w końcu na to, że ludzie byli tam w tym systemie źli, a nie są dobrze i to tak zostanie. No. I dobrze. Niech tak będzie. Niech po 3 latach ten film powstanie. Mam nadzieję, że będzie na 1 marca na Święto Żołnierzy Wyklętych, który zresztą patron tego filmu Lech Kaczyński właściwie sformułował. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i bardzo Ci dziękuję też za to, że zrobiłeś ten film i że napisałeś tą książkę, że zebrałeś te wywiady. To się napisała sama, tak właśnie, bo to jest książka literatura mówiona, to jest tak zwana. Tak, tak, tak. No ale też zrobiłeś całą serię, cykl wywiadów dokumentalnych z tymi ludźmi. Tak, i właśnie tu także kilka z nich jest wydanych na płytach. To jest ciekawe, się tylko ogląda, mi się wydaje, po prostu tak, że tak na DVD. Natomiast powiem krótko, dlaczego to zrobiłem. Dlatego, że po pierwsze, no to oczywiste, że z powodu odruchu na plastikowe dziennikarstwo i telewizję, które wtedy miała miejsce w tamtych latach, a tak naprawdę dlatego, że ja świetnie rozumiem, że jak nie znajdziemy takich ludzi pod prąd, znaczy nie znajdziemy autorytetów, które są bez przerwy utrącane, bez przerwy odpychane, znaczy spychane w niebyt, no to ci młodzi ludzie nie mają żadnej szansy, nie wiem, złapać się na cokolwiek. No będziemy szli w takiej plastikowej masie redaktorów Lisów, tam różnych Moni Kolejnik i całego... To dlatego towarzystwa. Tak ważne jest tak, właśnie to, co robisz. Właśnie to jest bardzo istotne. Ważne. To są ludzie, których trzeba poznać. To nie są ludzie zwycięzcy. Te pod prąd to nie ma tak, że się na tym wygrywa. Ale to, co w tej walkę się wkłada, co się w tę walkę wkłada, to zostaje. No to jest i to jakiś przykład dla nas wszystkich. Tak, i to może być groźne kiedyś dla tej byle jakości, która się tu dzieje. Słuchaj, super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.